ale nie przybędzie sam. Przybędzie z gronem swoich świętych i aniołów, czyli z gronem tak wielu osób, które się kochają. Dzisiaj Kościół obchodzi wspomnienie jednej z nich, świętej Łucji. Kobiety, która tak kochała, że pozwoliła się zakatować za tę miłość. Chciała udowodnić, że miłość istnieje. Czasy Starego Testamentu, czasy, kiedy jeszcze nie ma czegoś takiego jak konstytucja, która daje mi pewne prawa, która mnie broni. Nie ma czegoś takiego jak prawa człowieka, prawa dziecka. Nie ma. Często nawet nie było policji. Nie było gdzie zadzwonić, jak cię biją, jak cię okradają. Czasy Starego Testamentu, jak się jedna rodzina zdenerwowała na drugą, to brała broń, najechali, pobili, a kogo chcieli, sprzedali jako niewolnika. I taki niewolnik nie miał się do kogo zwrócić. Wywozili gdzieś na drugi koniec kraju, albo 10 krajów dalej. I byłeś w potrzasku. Na całe życie. Koniec. I myślę, że tak czuje się nie jeden grzesznik. Nie jeden. Jak tak nie jeden z nas, tak by klatka po klatce, sekunda po sekundzie przejrzał swoje życie, to by stwierdził, jestem w potrzasku. Nie ma nadziei. Bo tak będzie w godzinę śmierci. Tak będzie w ten dzień, kiedy Adwent się skończy, kiedy Chrystus przyjdzie. On puści film z naszego życia sekunda po sekundzie. Człowiek się czuje jak ten niewolnik gdzieś pod szastem. Tylko, że w czasach Starego Testamentu była jedna nadzieja dla takiego niewolnika, jedyna. Nazywała się odkupiciel. Odkupiciel to była funkcja w rodzinie. To był mój krewny, członek mojej rodziny, bogaty. I on miał obowiązek, jeżeli ty się dostałeś do niewoli, wyciągnąć swoje banknoty, swoje pieniądze i zapłacić, żebyś mógł wrócić do domu. Dlaczego o tym mówię? Zobaczcie, że Bóg się przedstawia. Ja jestem Pan, Twój Bóg, Twój odkupiciel. On mówi dzisiaj do tych wszystkich, którzy są w potrzasku swoich grzechów, tego być może całego swojego życia. Mamy dzisiaj mnóstwo ludzi, którym się życie tak pogmatwało, tak zagmatwało, że wyjścia nie ma. I do tych ludzi Bóg mówi, ja jestem Twój odkupiciel. Ja jestem bogaty na tyle, że ja Cię mogę z tego wszystkiego po prostu uwolnić, z tego potrzasku. Słowo bogactwo jest tu bardzo ważne. Jan Paweł II, kiedy chciał napisać o miłosierdziu Bożym, napisał encyklikę Bóg bogaty w miłosierdzie. Jego największą zamożnością jest to,
że Jego stać przebaczać bez końca. Sekunda po sekundzie Twojego życia może być przebaczona. Klatka po klatce. Wszystko. Zobaczcie, że czym się kończy msza święta. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto Baranek Boży, który gładzi mój krzyk. Oto Baranek Boży, ja splunąłem na Weronikę. I Baranek Boży to gładzi. Ja rozbiłem szybę. Ja straciłem żonę. Ja zabiłem. Baranek Boży to gładzi. Ja zostawiłem dziecko na progu domu, płaczące, wołające, tato, wróć. A mnie było wszystko jedno. Wolałem pić. Oto Baranek Boży, który to gładzi. I tak będzie w dzień końca świata. Na początku przyjdzie Baranek Boży, odkupiciel, który ci pokaże te łzy dziecka, ale pokaże ci swoją krew, pokaże, słuchaj, ja na krzyżu to wszystko odkuputowałem. Wszystko. Każdą życiową pomyłkę. Ta kara spadła na mnie. Zgadzasz się? Zada tylko jedno pytanie. Czy się zgadzasz, że ta kara spadła na mnie? Bo ja jestem tak bogaty, że mnie stać. I dziękuję się zgodzi. Zobaczcie, ten pójdzie do nieba. Zobaczcie, że nie zgodzić się na to, powiedzieć nie, nie, nie. To jest wielka pycha. Jeżeli pycha wygra, do nieba nie pójdzie. Jeżeli pozwolimy Barankowi Bożemu za mnie umrzeć, pójdziemy do nieba. Jak dobry łód. Od razu. My w zasadzie w Adwencie jesteśmy zaproszeni do uwierzenia w Boże miłosierdzie. Tutaj bracia i siostry, żaden ksiądz nic nowego nie wymyśli. Nic nowego nie powie. Ostatecznie najważniejszą tajemnicą naszej wiary jest Boże przebaczenie. Tego, że to, że Bóg ma większe pragnienie mojego zbawienia niż ja. Większe pragnienie mojego szczęścia niż ja. Większe pragnienie mojego życia wiecznego niż ja. Gdybyśmy tak się kochali, tak jak nas Bóg kocha. I chyba trzeba o to prosić Boga. Dzisiaj. Pozwól mi poczuć jedno uderzenie Twojego serca. Tylko jedno. Pozwól mi przez moment poczuć, jak Ty kochasz, jak Ty pięknie marzysz, jak tęsknisz. On naprawdę przyjdzie ze swoimi świętymi. O, jak zobaczysz całe grono świętych, całe grono ludzi, którym przebaczono. Całe grono ludzi, którzy się kochają. Koniec świata to będzie fantastyczny widok. Cudowny widok. Odkupiciel to był członek rodziny. Bóg się przedstawia jako członek rodziny Twojej. I zobaczysz w dzień końca świata świętych jako jedną wielką rodzinę. Zobaczysz stół, ognisko, jedną ławeczkę. Śpiew.
I tylko od nas będzie zależeć, czy chcemy tam dołączyć. Wystarczy powiedzieć: oto Baranek Boży, który gładzi moje grzechy. Amen.